Bytom stolicą polskiego tenisa. Na kortach Górnika odbyły się 96. Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie ziemnym. Ta jedna z najważniejszych imprez tenisowych w Polsce przyciągnęła czołowych polskich tenisistów. Dla bytomskiego klubu te mistrzostwa były bardzo udane. Wiadomo, że byliśmy faworytami. Kobiety zagrały naprawdę lepiej nawet niż myśleliśmy. Cieszy przede wszystkim, że tak szeroką ławą poszły, bo w gronie 16 było ich 6, potem w ćwierćfinale na 8 zawodniczek aż 5 z Górnika Bytom. No z tego dwie zameldowały się w strefie medalowej. To Weronika Falkowska, która zajęła 3. miejsce i Magdalena Fręch, która sięgnęła po złoto. To jej 5. tytuł mistrzyni Polski, w tym 3. z rzędu, który zdobyła na bytomskich kortach. To jest mój klub, czuję się tutaj jak w domu, reprezentuję KS Górnik Bytom, także bardzo się cieszę, że to oni są organizatorami, bo jednak warunki, jakie mam stworzone i zapewnione, sprawiają, że dobrze się tu czuję, dobrze mi się tutaj gra. Także na pewno bardzo się cieszę, że ta lista cały czas się powiększa i jakby przechodzę z kolejnymi tytułami dalej do historii. Także w deblu zawodniczki z Bytomia spisały się znakomicie. Marcelina Podlińska zdobyła złoto, a Zuzanna Bednarz srebro. W grze pojedynczej mężczyzn najlepszy okazał się Daniel Michalski z WK Temera Warszawa. To był jego 3. finał letnich Mistrzostw Polski, w końcu wygrany. Był to świetny tydzień, nie straciłem seta, tak naprawdę miałem tylko jeden set w półfinale z Filipem Peliwo, kiedy było 7-6, reszta setów maksymalnie kończyła się wynikiem 6-3. Bardzo się cieszę. No. Myślę, że zrobiłem to strategicznie, bo w tym roku jest dotychczas najlepszy ten Mercedes, więc właśnie jak wygrywać to z tym takim najbardziej ekskluzywnym samochodem. Na bytomskich kortach pojawiła się także Agnieszka Radwańska. Była wiceliderka rankingu WTA. Tenisistka rozegrała również pokazową grę z uzdolnionymi dziećmi objętymi Narodowym Programem Upowszechniania Tenisa Rakiety Lotosu. Ja się bardzo cieszę, że mogłam tutaj być i grać z taką grupą naprawdę bardzo dobrze grających dzieciaków, które widać, że bardzo chcą grać i widać, że tutaj tym żyją. Widziałam już te dzieci przez cały dzień tutaj goniące wokół kortu i czekające na to spotkanie, więc tylko chwalić się tym, że faktycznie same siebie chcą i nikt tu nie musi namawiać. Złoci medaliści w grze pojedynczej wyjechali z Bytomia luksusowymi Mercedesami, a w tegorocznej edycji mistrzostw pula nagród po raz pierwszy przekroczyła sumę 1 000 000 zł. Stawia to bytomską imprezę na pierwszym miejscu w tegorocznym cyklu Lotos PZT Polish Tour, Narodowy Puchar Polski.